Interesuje Państwa, słyszałam, niekoniecznie, bo jesteście zdrowi, tak, i nie chorujecie wcale, nie macie nigdy katarów, nigdy żaden kaszel nie dotyczy. A właśnie, jak wchodzimy w szczegóły, to się okazuje, że jednak czasami coś dolega i chciałoby się... Katar to jest mały temat, to prawda, ale bywa tak, że z kataru się rozwija coś nieprzyjemnego. A jeszcze inaczej patrząc na to, to... katar i zachorowanie, ewentualnie coś w rodzaju kataru, bierze się po prostu ze słabej odporności. I nie jest to słaba odporność ze względu na wirusy kataru. Nie, nie, nie. To jest w ogóle słaba odporność organizmu. A łapiemy katar dlatego, że tych wirusów jest najwięcej, tych bakterii jest najwięcej. Ale niestety mała odporność znaczy, że będziemy mieli większe szanse dorwania czegoś poważniejszego. Typu właśnie problemy nawet z chorobami nowotworowymi. Ponieważ po prostu odporność nasza jest słaba. A wszelkiego rodzaju żółtaczki, inne takie paskudne rzeczy, również o zachorowaniu na te choroby świadczy obniżona odporność. Będziemy dzisiaj mówić nie tylko o odporności na katary, na kaszelki i na grypki, chociaż powikłania grypowe są bardzo poważne i czasami prowadzą wręcz do śmierci, ale o odporności organizmu w ogóle. W jaki sposób się odżywiać, żeby nasza odporność była na tyle duża, żeby nie sobie dawała radę z różnymi bakteriami, nie tylko z wirusem grypy na przykład. Zasada generalnie jest taka, bardzo ładna biblijna zasada, którą przytoczył Pan Jezus. Jeżeli na danym obszarze jest władca i on tam panuje na tym obszarze, to jeżeli najeźdźca się pojawi, to ma szansę wygrać i zdobyć obszar tego królestwa, czy nie? Od czego to zależy? Jeżeli mielibyśmy królestwo, na przykład Beatolandia, tak, moje królestwo, to małe to królestwo, bo tak 2 na 3 metry, czyli moja kuchnia, no ale to jest moje królestwo. Jak myślicie, kiedy kogoś wpuszczę do królestwa i pozwolę mu miksować moim mikserem i kroić moimi nożami? Prawda? Jak sobie odpuszczę, albo jak przyjdzie moja teściowa i powie: słuchaj kobieto, ty jesteś za młoda, wyjdź. I jak się będę bała teściowej, to wyjdę. I moja teściowa wtedy zagarnie moje królestwo. Prawda? Generalnie, jeżeli najeźdźca będzie silniejszy aniżeli król, wtedy ma szansę rzeczywiście zająć te terytorium, wprowadzić swoje porządki, wprowadzić swoją władzę. Ale jeżeli jest słabszy, jeżeli by to była na przykład moja wnuczka, której jeszcze nie mam, może kiedyś dożyję tych czasów, ale jeszcze nie mam. Ale gdyby była to moja wnuczka i przyszła i powiedziała: babciu, wyjdź z kuchni, ja teraz będę tutaj miksować. To ja powiem: chwileczkę, to jest moja kuchnia, kochani. Jak poprosisz, no to może ci pozwolę, skarby, nie? Ale hierarchia pewna jest w tym domu, to nie ma tak. Z naszym organizmem jest dokładnie, dokładnie tak samo. Pan Jezus powiedział: królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, skłócone domy upadają. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Prawda? Jeżeli zbrojny przyjedzie, ktoś, kto jest mocniejszy, ewentualnie jak ja bym w tej kuchni się z moim mężem na przykład kłóciła w kącie, to prawdopodobnie za moimi plecami by weszła nawet armia teściowych i to wszystkich sąsiadów i bym nawet nie zauważyła, bo była tak pochłonięta kłótnią z mężem. Więc jeżeli jest zgoda i jest mocny władca, to jest bezpieczny kraj. W naszym organizmie jest niesamowity, jakby powiedzieć, ustrój panujący. Są pewne organy, które odpowiedzialne są za obronę naszego organizmu. Są inne organy, które są odpowiedzialne za na przykład trawienie, za oddychanie, za odżywianie. Jest mózg, który jest odpowiedzialny za zawiadywanie ogromną częścią naszego organizmu. Więc każdy jeden organ z drugim ze sobą współpracuje.
prawda? Nie ma takiej opcji, że jedno z drugim gra, prawda? Nie ma takiej opcji, że na przykład sobie coś zjadam i w tym momencie zęby mówią, nie, my teraz odpoczywamy, szczęka odpoczywa, ty ładuj w nas co chcesz, a my odpoczywamy, nie będziemy gryźć. No, zdarza się wam tak? Chyba, że wam się samym nie chce gryźć, prawda? I wtedy się łyka. Szczególnie jak się dostaje na przykład gotowaną marchewkę, której się nie lubi, wtedy się bardzo szybko łyka i ząbki wcale tego nie gryzą. Ale nie ma takiej opcji, że mózg mówi, gryziemy, a zęby mówią, nie, my mamy wolne teraz. A potem organizm nasz, albo inaczej, my wkładamy do przewodu pokarmowego jedzenie, wpada do żołądka, a żołądek mówi, nie, ja nie zamierzam tego trawić, przepycha dalej, niech sobie jelita trawią, co mnie to obchodzi. Tak? A jelita mówią, a my to strawimy, my to zjemy, my to wszystko pochłoniemy, nie damy nikomu nic z tego, co było pojedzone, tylko my się tak odżywimy. Czy nasz organizm by funkcjonował? Nie ma opcji. Nasz organizm funkcjonuje dlatego, że jeden organ z drugim doskonale współpracuje. Jeden drugiemu pomaga, jeden z drugim się dogaduje. System komunikacji jest genialny. To jest fenomenalny stwór. Jest tak fantastycznie opracowany, że de facto naukowcy uczą się na funkcjonowaniu naszego organizmu pewnych praw, jakie istnieją w przyrodzie. Naśladując je, konstruują różnego rodzaju urządzenia, które są niedoskonałe, bo nasz organizm działa lepiej. Układ odpornościowy, który jest w naszym organizmie, jest takim układem, który ma nas chronić przed najeźdźcami z zewnątrz, bo tych najeźdźców troszkę jest. Wirusy wszelkiego rodzaju, robaki, grzyby, pierwotniaki, bakterie, które są na zewnątrz nas, a czasami te, które dostają się do naszego organizmu, na przykład z jedzeniem. Czy wyparzacie Państwo każde jedzenie, które dostaje, wkładacie do ust? Wyparzacie to? Nie, oczywiście, że nie. Dobrze jest, jak umyjemy, tak? Bo to też z tym myciem też różnie bywa. A czasami jest tak, że ktoś ma na przykład pieska w domu i głaszcze tego pieska, bo go bardzo, bardzo kocha, a potem tą samą rączką bierze jabłuszko umyte przez żonę pieczołowicie i pakuje do buzi. I jak myślicie, ile wirusów i bakterii razem z tym jabłuszkiem z pieska przywejdzie do przewodu pokarmowego tego niegrzecznego osobnika? To zależy, czy piesek był wyparzony, czy nie. No tak, to może inaczej to sformułujmy. Niekoniecznie, czy był wyparzony, czy nie. Czy to był pluszak, czy nadal żywy? Tak. No, pluszaki czasem bywają wyparzone przez nadgorliwe mamy. Te żywe, jak nawet zostaną wyparzone, to ja nie wiem, czy ktoś będzie chciał je potem głaskać. W każdym razie, wirusów, bakterii dookoła nas jest mnóstwo, niekoniecznie na tym psiaku czy kocie. Gdyby każdą bakterię, każdy wirus pomalować na czerwono, to nie widzielibyśmy nic oprócz czerwonego koloru dookoła nas. Na naszej skórze, nawet na naszych oczach, na naszych spojówkach. Gdybyśmy otworzyli usta, na języku byłoby tylko czerwone, wszystkie zęby byłyby czerwoniutkie, gardło byłoby czerwone, wszystko byłoby czerwone. Wszędzie są mikroorganizmy. I z większości z nich może się rozwinąć infekcja. Ale nawet w naszym organizmie powstają nieprawidłowe komórki, które również mogą nam zagrażać. I zwróćcie Państwo uwagę, jest tyle wirusów, tyle bakterii naokoło nas, tyle się dostaje do wewnątrz nas. W naszym organizmie powstają nieprawidłowe komórki. Zastanawialiście się kiedyś, jakim cudem my jeszcze żyjemy? Dlaczego mamy katar tylko czasami, oprócz tych, co mają cały czas katar? Ale to może z innego powodu. Jakim cudem my żyjemy przy takiej ilości wirusów i bakterii? Jak to się dzieje, że w naszym organizmie bez przerwy powstają nieprawidłowe komórki, a ile osób choruje na raka? Coraz więcej, ale nadal nie wszyscy. Prawda? Fenomenalny układ odpornościowy, system cały immunologiczny, nawet nie układ, tylko system, który patroluje cały nasz organizm bez przerwy, ani przez chwilę nie odpoczywa. To jest patrol 24 godziny na dobę, non-stop, w pełnej gotowości, żeby wyłapać wszystkie nieprawidłowości, usunąć nieprawidłowe komórki, zneutralizować ewentualnych najeźdźców. To jest genialny system. Jest wszędzie. Jest na naszym języku, jest w naszych zębach, jest w naszej trzustce, w żołądku, jest w mózgu, jest dokładnie wszędzie. Nie ma ani kawałka naszego organizmu bez tej straży. Czujecie się teraz bezpieczni? Lepiej wam jest? Proszę? Trochę lepiej. Dlaczego tylko trochę? Dlaczego nie
Super, to tak jest genialnie zaplanowane. To w takim razie ja nigdy nie zachoruję. Jak on będzie działał w należyty sposób, ten system, prawda? Dokładnie, jeżeli będzie dobra odporność, to znaczy, jeżeli system będzie działał we właściwy sposób. Jedną z broni tego systemu jest zjawisko fagocytozy. Jako przykład taki podaję. Jest to zjawisko, które polega na wychwytywaniu i wchłanianiu drobnych cząsteczek, czy też bakterii, grzybów, wirusów i w ten sposób neutralizowaniu ich. Czyli jeżeli się zjawia taki jakiś, prawda, najeźdźca, tutaj jest zaznaczony kolorem niebieskim, zbliża się do komórki, przybliża i chce ją zaatakować, ale komóreczka jest bardzo, bardzo, bardzo sprytna. I na swojej zewnętrznej powierzchni ma specjalne receptory i potrafi zauważyć komórkę systemu immunologicznego, potrafi zidentyfikować najeźdźcę, przechwycić go, zanim on zrobi jakąkolwiek szkodę w naszym organizmie, wchłonąć do środka, jak Państwo widzą, ta niebieska cząsteczka tak już teraz znajduje się wewnątrz. Ona, nasza komórka żelna tak otorbia tą bakterię czy wirus, także w tym pęcherzyku takim białym znajduje się najeźdźca, a potem po prostu, ponieważ ma ją w środku, wysyła odpowiednie substancje, które zżerają najeźdźce. I metabolity, czyli te resztki, takie kolorowe tutaj kropeczki, które Państwo widzą, są wysyłane, wydalane poza i organizm się pozbywa tych resztek. Potrafi zeżreć tych komórek całe mnóstwo. I jeżeli system odpornościowy działa we właściwy sposób, czyli jeżeli jest silny, jeżeli mamy dobrą odporność, to w ten sposób poradzi sobie praktycznie z każdym najeźdźcą. Żeby było zabawniej, a właściwie ciekawiej, dobra wiadomość dla nas, to gdy komórka żerna rozprawi się z takim jednym najeźdźcą, to ona wysyła sygnał do całej reszty organizmu z informacją, czy ten intruz był silny, czy słaby. Co to za intruz był? Z informacją, żeby cała reszta się uzbroiła, bo może ich się pojawić więcej. W ten sposób działają szczepionki, prawda? Odrobinę takich najeźdźców jest wprowadzane do naszego organizmu. Nasz organizm się uzbraja do walki z takimi najeźdźcami i potem jest już w stanie gotowości. Jak się pojawi w rzeczywistości aktywny taki najeźdźca, może się z nim rozprawić i człowiek nie zachoruje. Na tej zasadzie działają szczepionki. Nasz organizm w naturalny sposób jakby szczepi się z każdym dniem, gdy się spotyka z wirusami, z bakteriami, z grzybami, pod warunkiem, że mamy dobrą odporność. Dlatego nikt nie szczepi dziecka, jeżeli dziecko ma katar, kaszel albo jest chore, prawda? Ono musi być zdrowe. Musi mieć wysoką odporność, żeby ta szczepionka zadziałała jako szczepionka, a nie jako powód do choroby. I biorąc pod uwagę tak genialnie działające instrumenty, my powinniśmy być zdrowi jak konie, non-stop. Ta wielka pardubicka przed nami, pędzimy i wygrywamy. No a tutaj właśnie co jakiś czas ktoś pociąga nosem, a to tego połamie, tego coś tam, prawda, szczyknie, ten kaszel od 2 tygodni, a czasami dzieci, prawda, przyjdą do szkoły i pierwsze co zrobią, to taki mały dzieciak, 6-letni, idzie do szkoły, to co na początku się dzieje? Chory od razu jest, prawda? Pierwsza wizyta w szkole od razu łapie jakąś infekcję. A potem zdrowieje i co się dzieje? Łapie następną infekcję. I zaczyna się koszmar początku szkoły, czyli infekcja za infekcją, antybiotyk za antybiotykiem. Dlaczego więc tak się dzieje? Czy my coś robimy w naszym życiu w taki sposób, że obniżamy tę odporność? Szczególnie w przypadku dzieci. Coś, co dzieci uwielbiają i rodzice bardzo chętnie dzieciom dają, dziadkowie dają wnukom, ciocie dają swoim kochanym siostrzeńcom, bratanicom, tym wszystkim małym, rozkosznym brzdącom, żeby dzieci nas kochały i lubiły. To co my dajemy dzieciom? Oczywiście, czekoladkę, cukiereczek. Czasami są niektórzy bardzo zreformowani, żeby to nie była landrynka, no to jest wafelek na przykład. Albo o, Kinder kanapka, bo ona jest taka zdrowa, z mlekiem. No i nikt nie wnika w to, ile tam jest cukru. A drodzy Państwo, ilość cukru w naszej diecie potrafi wpłynąć bardzo znacząco na odporność naszego organizmu. Jeżeli w ciągu na przykład danego dnia zjemy 6 łyżeczek cukru, tak za jednym razem siedzimy i zjemy 6 łyżeczek cukru, wtedy odporność nam spada o 25%. 6 łyżeczek cukru, to dużo czy mało? Tak. My
czasami się zdarza, że nie używamy cukru, ale bardzo często jemy wyprodukowane przez kogoś produkty. I nie mamy zielonego pojęcia, ile ten ktoś tego cukru władował. Bo rzadko czytamy skład, a jeżeli nawet czytamy skład, to no jest tam jakaś ilość cukru, ale nie wiemy ile. Czy ktoś z nas przygląda się w tym momencie temu wyszczególnieniu? Węglowodanów tyle, a tyle gramów, tłuszczu tyle, a tyle, białka tyle, a tyle, błonnika tyle, a tyle. Czytamy to, żeby to przeliczyć, ile tego cukru tak naprawdę zjadamy? Nikt tego nie czyta, bo to człowiek nie ma czasu. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli byśmy za jednym razem zjedli 18 łyżeczek cukru, bardzo dużo, tak? 85% naszego układu odpornościowego jest wyłączone. Jakie mamy szanse, że nas sąsiadka katarem nie zarazi, gdy prychnie przez wizjer, podglądając, że akurat idzie do sklepu albo ze sklepu? 15% zostaje układu odpornościowego działającego. A gdzie jest te 18 łyżeczek cukru? A jeżeli byśmy zjedli 24 łyżeczki cukru, to już w ogóle jest ewenement. To praktycznie nasz układ odpornościowy przestaje działać, bo tylko 92% jest wyłączone, prawda? Więc zostaje nam zabójcze 8%, więc no być może nie umrzemy zaraz, za chwilę. Gdzie jest taka ilość cukru? Zwykłe sobie ciasteczko z polewą to jest 6 łyżeczek. Ciasteczko owocowe, które często owoce... To jest też bardzo ciekawe, bo gdy jemy owoce takie surowe, to one są słodkie, prawda? My wiemy, że owoce są słodkie. Ale gdy te owoce są w ciasteczku i tam są inne dodatki różnego rodzaju, typu tam właśnie jakiś tłuszcz, mąka i tak dalej, to wszystko obniża odczuwanie słodyczy. A czasami się zdarza, że po prostu chcemy, żeby to ciasteczko było naprawdę słodkie. I dodaje się cukier. Więc takie przeciętne ciastko owocowe, które Państwo mogą kupić w cukierni, ma 10 łyżeczek cukru. Ale ciasteczko z czekoladą ma już 15 łyżeczek cukru. Jedno ciastko z czekoladą. Dla skąd się bierze tyle cukru w takim ciastku? Lubicie Państwo czekoladę? A czytał Pan, ile cukru jest w gorzkiej czekoladzie? No właśnie. Nie patrzymy. Ja kiedyś rozmawiałam z moim znajomym, który jest chory na cukrzycę i twierdził, ja jem gorzką, ja mogę, bo tam nie ma cukru. Ja mówię, tak przyjacielu, weź lupkę i przeczytaj skład i zobacz, ile jest cukru. 30-kilka% jest cukru w takiej czekoladzie. Dlaczego? Dlatego, że kakao samo z siebie jest potwornie gorzkie. Widzicie Państwo samo zwykłe kakao, nie słodzone, tylko zwykłe kakao, jest potwornie gorzkie, tego by nikt nie zjadł. Nie ma opcji w ogóle. Więc żeby to było jadalne, to w tej gorzkiej czekoladzie jest raptem 30% cukru. W gorzkiej czekoladzie, bo w mlecznej bywa i 60, i 70. To są potężne ilości cukru, dlatego generalnie kakaowe rzeczy są naprawdę niebezpieczne. No, a Amerykanie potrafią zrobić wszystko, biją wszelkie rekordy. Bananowy deser lodowy amerykański, banana split, czyli dwa banany bardzo, bardzo zdrowe, lody do tego waniliowe, polewa czekoladowa. I drodzy Państwo, w jednej porcji jest 26 łyżeczek cukru. 26 łyżeczek w jednej porcji banana split, które najczęściej jest popijane jeszcze jakimś napojem, ale tym owocowym oczywiście takim słodkim, prawda? Albo jakąś Coca-Colą. To się zdarza, w Coca-Coli jest bardzo duża ilość cukru, ponieważ również ona jest gorzka sama z siebie. W związku z czym taki Amerykanin no, naprawdę musi zjeść dużo potem różnych specyfików, żeby nie chorować. A żeby było jeszcze ciekawiej, to jeżeli będziemy jedli te produkty bogate w cukier, to one powodują, że mamy jeszcze większą ochotę na jeszcze więcej cukru. W ten sposób funkcjonuje organizm. Więc jeżeli stwierdzimy, no dobra, nie jem dużo cukru, zjedz sobie czasami tylko ciasteczko. Tak się powstrzymam. Prawdopodobnie zjesz teraz tylko ciasteczko, ale za 3 dni już zjesz 3 ciasteczka. Niestety, bo nie będzie wystarczało jedno. Szczury, które były karmione cukrem i produktami rafinowanymi, czyli właśnie głównie to, co w naszej kulturze funkcjonuje jako łakocie czy tam deserowe rzeczy, czyli jest biała rafinowana mąka, jest cukier, jest dodawany tłuszcz, wysoko to jest wszystko przetworzone. Takie szczury miały o 50% większy apetyt na cukier i 18% większy apetyt na alkohol, aniżeli te zwierzęta, które były odżywiane dietą bogatą w produkty nieprzetworzone, czyli bogate w witaminy, mikro, makroelementy. Czasami warto się zastanowić, jeżeli ktoś, mamy kogoś ze znajomych, który ma problem z alkoholem, nie chce pić, albo jest dziecko, młodzież, która nie chce pić,
Czasami warto się zastanowić, czy nie można byłoby mu pomóc i namówić, żeby jadł mniej cukru. Wtedy też będzie miał mniejszą ochotę na alkohol. Będzie mu łatwiej zerwać z tym nałogiem. Będzie mu łatwiej się oprzeć. W dodatku takie słodycze, które my spożywamy, to właśnie ciasteczka, one są bogate w tłuszcze. Nie byłoby to tak bardzo tragiczne w skutkach dla naszego układu odpornościowego, gdyby nie to, że większość tych tłuszczy to są tłuszcze typu trans, przetworzone. Ponieważ jeżeli byśmy wkładali do ciasta olej, to ciasto by nam się rozpłynęło po prostu. To musi być twarde. Kremu na bazie oleju nikt w cukierni nie robi. Tylko na bazie tłuszczu stałego. Jest to masło albo jakieś tłuszcze specjalne, cukiernicze, utwardzane. Po to, żeby to był krem, który można nabrać na łyżeczkę, czy na widelczyk taki elegancki do ciasta i żeby to wszystko nie spłynęło. Zgadza się? Prawda? Tradycyjne receptury na ciasto, krem do ciasta, oczywiście masło odpowiednia ilość, cukru odpowiednia ilość i jakieś dodatki, które jeszcze mogą tam się znaleźć. Dzisiaj na degustacji przygotowałam Państwu taki deser, który jest konsystencji praktycznie takiej zwartej, pomimo tego, że jest na bazie mleka sojowego i nasion chia czy chia, jakkolwiek chcielibyśmy to wymawiać, to są nasionka, które szałwii hiszpańskiej, one mają bardzo dużą ilość kwasów omega-3, kwasów tłuszczowych, o których jeszcze powiemy, które generalnie są w postaci płynnej. Ale ponieważ używamy całych nasionek, to można spokojnie, one tak żelują, można spokojnie je wrzucić do płynu i z tego się zrobi bardzo fajny kremik. Bez dodatku tłuszczów trans. A gdzie te tłuszcze trans możemy znaleźć? We wszystkich tych produktach cukierniczych, typu ponczusie. Takie fajne ponczusie. Tłusty czwartek za nami, ale prawdopodobnie jeszcze nie jeden tłusty czwartek przed nami. Albo wszelkiego rodzaju wafelki, te kremy w wafelkach. Nie wiem, czy Państwo jecie te wszystkie Prince Polo, jakieś góralki, ja nie do końca wiem, jakie w tej chwili są w sklepach, ale wszystkie te andruty przekładane kremem, wszystkie mają ogromne ilości kwasu typu trans, kwasu tłuszczowego. Wszelkie polewy czekoladowe, wszelkie polewy do ciastek, ale proszę Państwa, paluszki, zwykłe paluszki, precelki, krakersiki. Tam wszędzie są tłuszcze typu trans. A te tłuszcze niestety powodują raz rozstrojenie się tego mechanizmu odpornościowego, tworzenia się przeciwciał, dwa powodują nadciśnienie, powodują nawet zaburzenia immunologiczne, które polegają nie tylko na tym, że ten układ się rozstraja i nie walczy skutecznie z najeźdźcą, ale zdarzają się zaburzenia takie, że układ zaczyna walczyć z organizmem człowieka, czyli choroby z autoagresji. Z powodu tłuszczów typu trans. A jeżeli byśmy się przyjrzeli takiej typowej diecie polskiego dziecka, to tłuszczów typu trans jest tam naprawdę bardzo dużo. I jest zalew również u dzieci chorób z autoagresji, których kiedyś nie było w takich ilościach. To ewentualnie starszym osobom się zdarzały jakieś takie problemy, no bo wiadomo, że układ odpornościowy z wiekiem to różnie działa. No starsze osoby, zdarza się, że przez różne przejścia, różne sytuacje, no parę lat ma się za sobą jednak życia, różne nieprawidłowości miały miejsce i zdarzają się choroby, ale dzieci? A deser wcale nie musi być obciążeniem, można do niego wykorzystywać naturalne produkty bogate w składniki odżywcze. Niech to będą owoce, którymi się będzie słodziło, nawet suszone owoce, daktyle, śliwki, rodzynki. Nie kakao, ale karp, który Państwo też mieliście okazję chyba degustować, prawda? On jest sam słodki sam w sobie. Nie trzeba dodawać takiej ilości cukru. Wystarczy wtedy posłodzić daktylami czy rodzynkami i już jest słodki deser. A ma witaminy, ma mikro-makroelementy, ma białko, ma błonnik. Nie ma tłuszczów trans w takim deserze. Witamina B12 jest właściwie takim dużym tematem osobnym. Trzeba ją w suplementach spożywać w takich sytuacjach. I ona jest często nazywana, że wegetarianie, weganie powinni mieć witaminę B12, a ci, którzy jedzą mięso, nie. To nie jest prawda. To nie jest w tej chwili prawda. Wśród osób jedzących mięso braki witaminy B12 są przynajmniej tak samo częste jak u wegetarian. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda, ponieważ jelita nam nie funkcjonuje we właściwy sposób. O jelitach też za chwilkę jeszcze powiemy. Tak więc ja bym Państwa zachęcała, żeby poszukiwać takich domowych przepisów na desery, które mogą być słodkie.
dosłodzić tymi owocami według własnego upodobania. To nie musi być estetyczne, tak jak ja w ten jajem, bo ja akurat już w tej chwili mało słodkie jem. I niektórzy, moja koleżanka czasami przyjeżdżała do mnie i mówiła, co ty nam znowu upichciłaś, daj spróbować. No więc ja się chętnie dzieliłam. I wtedy koleżanka mówiła, wiesz co, to zapakuj mi trochę dla Zuzi. Zuzia chętnie też spróbuje tego, co zrobiłaś. No więc ja pakowałam i pytam, Ania, ciasto też chcesz? Nie. Wiesz, Zuzia powiedziała, że wszystko, tylko nie twoje desery. No więc ja generalnie nie jem słodkich, ale państwo mogą zrobić pod swój smak. Dosłodzić troszkę bardziej tymi owocami, nie ma najmniejszego problemu. Byle niezwykłym, białym, rafinowanym cukrem, który będzie ograbiał nas i osłabiał układ odpornościowy. Poza tym, jeżeli jemy takie naturalne produkty, nieprzetworzone, jemy dużo więcej błonnika, bo on jest tylko i wyłącznie w roślinnych pokarmach. I wtedy mniej tyjemy, ewentualnie chudniemy. Ale jeżeli ktoś ma nadwagę, tak jak te myszki, które wspomniane są tutaj z tego doświadczenia, ale otyłe myszy były 10 razy bardziej narażone na śmierć z powodu grypy w stosunku do myszy szczupłych. Podobnie jest z ludźmi. Nadwaga, otyłość, ten tłuszcz, który jest w organizmie, osłabia układ odpornościowy. Skutek jest taki, że powikłań jest znacznie więcej i jest znacznie wyższe zagrożenie śmiertelnością z powodu grypy, aniżeli u osób, które są szczupłe. Szczupłe osoby lepiej, szybciej wyjdą z choroby, aniżeli osoby z nadwagą. Tym bardziej, że jeżeli ktoś ma nadwagę, to najprawdopodobniej je dużo składników właśnie tych przetworzonych, bo one predysponują do tego, żeby nabierać wagi. Jeżeli ktoś je żywność naprawdę zdrową, rzadko ma nadwagę. Ja osobiście nie znam takiej osoby, która odżywiała się zdrowo, nieprzetworzonymi produktami naturalnymi, roślinnymi i miała nadwagę. To zazwyczaj są osoby, owszem, mogą być takie bardziej szczupłe, mniej szczupłe, w takiej prawidłowej wadze, takiej powiedzmy prawidłowej, standardowej, średniej wadze, ale nie nadwadze. Dlatego te osoby mają odpowiednią ilość składników odżywczych, witamin, mikro, makroelementów, tych, które wspierają odporność i rozwój organizmu, a nie osłabiają. Dlatego dr Ornisz, to jest lekarz, który zajmował się m.in. prezydentem Clintonem, w zasadzie, że tak powiem, zykradł go chirurgowi spod skalpela, mówi, że aby być zdrowym, powinniśmy jeść wystarczająco dużo dobrej żywności, czyli żeby to była żywność nieprzetworzona, naturalna, bardziej roślinna, jeżeli zwierzęca i wtedy, gdy czujemy się głodni. Czyli nie wtedy, kiedy w telewizji leci serial i wszyscy jedzą coś smacznego, a jestem pewna, że wtedy państwo macie ochotę coś przekąsić, bo wszyscy mamy, bo tak to działa. Jesteśmy istotami społecznymi i jak mój małżonek idzie do kuchni i bierze piątą z kolei garstkę orzechów, to ja też mam ochotę coś chrupnąć, no. Dlaczego ja nie mogę chrupnąć, jak on tak smakowicie chrupie? Po prostu my tak działamy, my jesteśmy istotami społecznymi. Więc jedzmy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Nie oglądajmy tych wszystkich reklam, że te wszystkie, prawda, wspaniałe ciasta na święta, teraz jest reklam tego całe mnóstwo. Wszelkiego rodzaju margaryny, wszelkiego rodzaju jakieś półprodukty, oczywiście same najsmaczniejsze rzeczy. Będziecie mieli dwa razy większą ochotę na jedzenie. Nie dlatego, że jesteście głodni, ale dlatego, że to smakowicie wygląda. Ślinka człowiekowi leci. Zgadza się? Dlatego dzieci w przedszkolu częściej jedzą, aniżeli w domu. Dzieci w przedszkolu chętnie jedzą, bo wszyscy jedzą. Więc nawet nie jadek siądzie i trochę skubnie. A w domu nie, bo to nie smakuje, nie, bo to nie tamto. To nie ten kolor, to nie ten aromat, to nie ta pora, to nie ta konsystencja, prawda? A w przedszkolu, jak tam 10 osób rzuca się do jedzenia małych dzieciaków, to ten 11 nie będzie siedział sam w kącie, tylko poleci chociażby trochę coś skubnie, prawda? Każda nauczycielka w przedszkolu o tym bardzo dobrze wie. Więc jaka to jest żywność, która jest taka wystarczająco dobra? To jest żywność przede wszystkim bogata w witaminy. To jest żywność roślinna, na przykład żółtego, czerwonego, pomarańczowego koloru. Tam jest dużo witamin z grupy A, z grupy C, E, flawonoidów, karotenoidów. Zielona żywność, zielone liście, to są takie bardzo skoncentrowane źródła witamin. Tutaj państwo są w stanie zgadnąć, co jest na tej ilustracji? Na przykład u góry ten korzeń, co to takiego jest? Proszę? No to akurat nie jest imbir, bardzo podobny rzeczywiście, to jest kurkuma. Kurkuma, to jest też w postaci kłącza. My rzadko mamy możliwość zobaczenia kurkumy w tej formie. Imbir świeży dostajemy, z kurkumą jest bardzo ciężko, więc raczej taki proszek. Tutaj ten proszek powinien zdradzić państwu właśnie
kolor proszku, że to jest kurkuma, a nie imbir. Imbir jest bardziej taki jasny, żółty, natomiast kurkuma jest taka pomarańczowa. A drodzy Państwo, no po lewej stronie na przykład, no na górze, no to tak mniej więcej zgadujemy, prawda, ogórki, tak marchewkę, są wielkie plony z mojego ogródka, widać jakie olbrzymie marchewki u mnie rosną, no na ziemię obiecana to nie jest, to jest tylko sikorka, ale nic, kiedyś będzie ziemia obiecana, będę miała duże marchewki, mam obietnicę, ale pod tymi marchewkami, takie liście zielone, co to takiego jest? Jarmuż, dokładnie. Wiecie Państwo jarmuż? To jest chyba jedno z najbardziej zdrowych warzyw, jakie mamy dostępne przez cały rok, a już na pewno zimą. Tam jest takie bogactwo właśnie witamin A, C, E, karotenoidów. Karotenoidy generalnie są czerwone barwniki, ale one występują w dużej ilości właśnie w ciemnozielonych liściach. Kiedyś nasi dziadkowie nie mieli dostępu do pomarańczy zimą. To wiadomo, nie. Szczególnie na przednówku nie było już nic do jedzenia. Na polu był jarmuż. I oni żyli na tym jarmużu i byli zdrowi. Bo właśnie teraz te ciemnozielone liście są bardzo nam potrzebne. Tam są witaminy, których nie spotkamy praktycznie nigdzie indziej, bo cała reszta warzyw jest zleżała już, przechowywana przez kilka miesięcy i tam już część tych witamin zniknęła. Ale w jarmużu one są. Jarmuż cały czas rośnie w tej chwili. Jest cały czas zielony, można go skubać. Jeżeli Państwo macie gdziekolwiek dostęp do jarmużu, to to jest genialne warzywo. Gdzie to masz na deskie? Jarmuż jest teraz praktycznie w każdym markecie. W Lidlu, w Biedronce jest, oczywiście jest w Lidlu jarmuż. Już od wielu tygodni, miesięcy chyba nawet. Chyba od jesieni tego roku już jest na stałe w ofercie Lidla jarmuż. W Biedronce jest. Tylko że paczkowany. Jest paczkowany, jest. One są w chłodniach. To są w chłodniach, więc ponieważ żeby się nie psuły te liście, nie więdły. One są paczkowane w takich pudełkach plastikowych, zafoliowane, żeby nie zwiędły i są w chłodniach w Lidlu, w Biedronce, w Auchan, w Realu. Na pewno, bo ja tam widzę regularnie i praktycznie, chyba że akurat braknie, to następna dostawa jest już uzupełniony asortyment. One, wszystkie te właśnie witaminy neutralizują wolne rodniki tlenowe, czyli te paskudne, takie małe kreaturki, które nam niszczą nasze DNA. Wolne rodniki tlenowe powstają bez przerwy, gdy oddychamy, gdy jemy, gdy się denerwujemy, gdy jesteśmy szczęśliwi, gdy śpimy, gdy biegamy. Cały czas powstają wolne rodniki tlenowe. Jak się wściekamy na współmałżonka, to powstaje całe mnóstwo, ale gdy kochamy współmałżonka, się przytulamy, to tylko troszeczkę, ale mimo wszystko powstają. Więc dobrze się przed nimi chronić, i właśnie jedząc tą żywność kolorową. Jeżeli się pokłócimy z kimś, no to idźmy i kupmy od razu całe opakowanie jarmużu i zjedzmy naraz, żeby się obronić. To jest szkodliwe nie tylko dla małżeństwa, dla przyjaźni, ale nawet dla nas osobiście, dla naszego organizmu. No i oczywiście ogrom owoców wszelkiego rodzaju. W każdej postaci, które można sobie spożywać w tych owocach, są witaminki. Jest mało tłuszczu, ale są witaminki i różnego rodzaju fitosubstancje, które są nam potrzebne. Wzmacnia naszą odporność również cynk. Taki sobie mały minerał występuje w dużych ilościach w tych produktach, które Państwo macie na slajdzie na dole. Czyli zgadujemy, po lewej stronie to piękne, kolorowe, to co jest? Fasolka, oczywiście. Wszelkie możliwe kolory fasolki są. Dostępne są w ogromnych ilościach. Drodzy Państwo, jeżeli będziecie próbować fasoli, każdego koloru zauważycie, że każda fasola inaczej smakuje. Inna ma konsystencję. Jedne są bardziej maślane, drugie takie bardziej mączyste. Do różnych rzeczy można je wykorzystywać. Do past, do kremów, do ciast. Kremy do ciasta można zrobić z fasoli. Do zupy praktycznie każdej można dorzucić. Trzeba najpierw mączyć całą noc? Oczywiście, że tak, ale zapewniam Panią, że nie musi Pani stać przy tej fasoli. Wystarczy wrzucić ją do miski, wlać wodę i ona się moczy sama. I rana jest już namoczona, wcale nie trzeba jej pilnować, ona nawet nie ucieknie z tej miski, naprawdę. Ona będzie tam, gdzie ją zostawiliśmy. Więc nie jest bardzo pracochłonna, trzeba tylko po prostu pamiętać, żeby ją namoczyć. A jak macie problemy z pamięcią, żeby wcześniej namoczyć, to można zrobić inaczej. Można kupić na przykład 2 kilo fasoli, namoczyć naraz, potem je wsypać tą namoczoną fasolę do woreczków, do zamrażarki i będą takie porcyjki małe, które można sobie używać. O, zrobiłam sobie pastę z fasoli. Ojej, zapomniałam namoczyć. A, mam zamrażarkę. Wyciągam, wsadzam do miski z ciepłą wodą, za chwilę miksuję i mam fasolkę, pastę z fasolki. Więc
Cynk w naszym organizmie, jeżeli mamy we właściwej ilości, on wzmacnia działanie komórek żernych, czyli tych, które tam niszczą i zjadają nam naszych najeźdźców, jak również wzmacnia te komórki pamięci immunologicznej, czyli te, które pamiętają, co kiedyś nas atakowało i mogą szybko uzbroić nasz organizm, poinformować, co się dzieje, żeby nasz organizm szybko odpowiedział na atak ewentualny, jakiś zmasowany. Po prostu jest bardziej sprawny układ immunologiczny. Ale cynk poza fasolą występuje również w czymś, czego nie trzeba moczyć. Orzechy, tak, wszelkiego rodzaju nasiona. Ich nie trzeba moczyć koniecznie, ale jeżeli chcecie wykorzystać dokładnie wszystkie ich właściwości, to lepiej je też namoczyć. I namoczony słonecznik smakuje bardzo fajnie, prawie tak, jakby był świeży. Namoczone orzeszki są bardzo dobre, migdały namoczone są pyszne, takie się robią kremowe w środku, prawda? I laskowe można chyba namoczyć. Laskowe można namoczyć, tak, one są dużo smaczniejsze wtedy. Tak, namoczenie generalnie nam bardzo pomaga, łatwość, dobrze się przyzwyczaić do tego zabiegu. Przygotowaną, potem się to będzie jadło na surowo, więc lepiej przygotowaną. Ale spokojnie wtedy, jak się tak lekko ciepło namoczy, to tak bardzo fajnie się zalewa. To się bardzo szybko moczą i są bardzo smaczne. No tutaj Państwo jeszcze na dole macie w tym takim białym polu, tutaj po prawej oczywiście sezam, ale w tym białym polu kiełki pszenicy. Mają bardzo dużo cynku. Warto kiełki zbóż jadać. Posypać sobie jakąś sałatkę. Też produkcja tych kiełków nie wymaga wielkiego zachodu. Selen, drugi minerał, który również wzmacnia naszą odporność, zabezpiecza nas przed chorobami, konkretnie zmusza organizm do wytwarzania przeciwciał. Taki jest takim, powiedzmy sobie, dyrygentem w orkiestrze naszego układu immunologicznego i wszyscy go słuchają, więc selen musi być. I selen jest w różnego rodzaju pełnych zbożach, chlebek, różnego rodzaju kasze, prawda, płatki, ziarna dyni, tutaj słonecznika, ale i ten piękny, aromatyczny, który tak lubimy. Czosnek, tak, prawda, tak pięknie pachnie, jak nam przyjaciel się naje takiego czosnku, to od razu milej być z tym przyjacielem, prawda? Moja córcia, wybaczy mi, że to mówię, moja córcia bardzo często odmawia zjedzenia pasty z czosnkiem. Mamuś, ja bym zjadła, ja wiem, że to jest zdrowe, ale ja idę na uczelnię. Wiesz, jak ja będę śmierdzieć? No i sobie pomyślałam, no faktycznie, no na uczelni to nie, ale jeżeli Państwo się boicie, że współmałżonek was wyrzuci z domu, będzie śmierdzieć czosnkiem, to wiecie, jaki jest najlepszy na to sposób? Współmałżonka też nakarmić czosnkiem. Wtedy będziecie równo oboje śmierdzieć i nie będziecie czuli tego zapachu jako przykry. Po prostu bądźcie razem. Razem się przytulajcie, razem jedzcie czosnek, prawda? Razem się wstrzymujcie od jedzenia, jeżeli nie jesteście głodni. Wtedy nawzajem sobie będziecie pomagać. To jest bardzo fajne rzecz. A wiecie, jak pani łączy małżeństwa? Jakie potem jest zrozumienie między małżonkami? To jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli selenu nam brakuje, to niestety nasz układ odpornościowy bardzo w fatalny sposób działa. Jest tak słaby, że wirus zwykłej grypy potrafi zabić zwierzęta, akurat myszy, które normalnie by przeżyły bez problemu taką grypę. Albo tylko skutkuje zapaleniem płuc, tylko. Brak selenu. Więc ten czosnek, szczególnie w takich okresach grypowych, nie tylko ze względu na związki aromatyczne, które tam mają grzybobójcze działanie, jest wskazane, ale również jako dostarczyciel selenu. No i kwasy omega-3, te, o których wspomniałam już, to są kwasy tłuszczowe. One są niezbędne do działania prawidłowego limfocytów, czyli również komórek naszego układu odpornościowego. One tradycyjnie, wszyscy wiemy, że znajdują się w rybach, kwasy omega-3. To na wszystkich reklamach jest napisane, a trzeba jeść ryby, trzeba jeść tran, prawda? Trzeba jeść wszystkie te morskie zwierzątka, ponieważ tam są kwasy omega-3. Zgadza się, tam są kwasy omega-3, są w fajnych ilościach, więc te kwasy omega-3 z ryb wzmacniają układ odpornościowy. Niestety dzisiaj ryby, praktycznie prawie wszystkie, jakie są dostępne u nas w sklepach, są potwornie zanieczyszczone, bo woda w morzach niestety się nie robi coraz czystsza. Się robi coraz brudniejsza. Wycieki z tankowców, które są jakoś nie są powstrzymywane, bo nie da się tego powstrzymać. To są po prostu tylko maszyny. To są tylko jakieś konstrukcje ludzkie, które co jakiś czas się psują i są te wycieki. Więc morze nie jest w stanie tego zdezaktywować. Nie jest w stanie sprawić, że to nagle zniknie.
to wpływa na te zwierzęta wodne. I razem z tym często spożywamy właśnie ołów, kadm razem z rybami. Nie jest to najbezpieczniejsze w tej chwili źródło kwasów omega-3. Występują te kwasy omega-3 właśnie w siemieniu naszym lnianym, takim zwykłym, bardzo tanim, dostępnym w każdym sklepie i w tych nasionkach, które są po lewej stronie, czyli chia czy chia, jakkolwiek by to wymawiać, to jest szałwia hiszpańska i właśnie degustację mają Państwo przygotowaną z takich nasionek. One kosztują więcej, aniżeli nasz len polski, ale jeżeli ktoś ma jakieś problemy z układem odpornościowym, to warto w taką kurację zainwestować. Jedno opakowanie, tego się nie używa dużo, ale w tych nasionkach szałwii hiszpańskiej jest dużo więcej kwasów omega-3, aniżeli w lnie. Więc w ramach kuracji to jest fajne, a czasami się też sprawdza, jeżeli ktoś chce zaszaleć i zrobić dobry deser dla gości, no to sobie można, prawda, tam zaszpanować, zrobić takie. To czasami robi wrażenie na gościach. Dlaczego o tych kwasach omega-3 dużo się mówi? I należy mówić, ponieważ my mamy generalnie braki kwasów omega-3 w organizmie. Duże braki. Nie tylko dlatego, że my nie jemy siemienia lnianego. Mam takie pytanie do Państwa. Kto z Państwa regularnie je siemię lniane? Każdego dnia. A nie, dwie osoby podnoszą ręce. Ja też codziennie jem siemię lniane. Trzy osoby nawet. Są takie osoby. Ja do tych osób, które codziennie jedzą siemię lniane, mam pytanie. Bardzo się męczycie to jedząc? Nie? Smakuje Wam siemię lniane? Ja to nie mieszam z kaszą. Prawda? Z kaszą? A Pani? Ja. I tak po prostu Pani je takie namoczone? Namoczone siemię lniane jest bardzo fajne na perystaltykę jelit. Jeżeli ktoś ma zaparcia, to bardzo łatwo potrafią tak przeczyścić. Natomiast kwasów omega-3 za bardzo nie dostaniemy z tego siemienia lnianego, jeżeli zjemy je tak w całości. Dlatego, że ono jest śliskie, szczególnie namoczone, prawda? Jest takie śluzowate. Nie da się tego pogryźć we właściwy sposób. Przegryzie się część nasionek, dużą część się połknie w całości. No chyba, że ktoś je to przez naprawdę godzinę i miętoli w ustach, no jestem pewna, że nikt tego nie robi w ten sposób. Więc dobrze jest siemię lniane zmielić i zmielone dodać właśnie do kaszy, posypać makaron czy jakąś zapiekankę, która no nie przed pieczeniem, tylko po. Wyciągniemy z pieca i na obiad kroimy taką porcję zapiekanki, posypać to siemieniem lnianym, sałatkę posypać siemieniem lnianym zmielonym. Będzie świetnie dostępna, wysoka dostępność kwasów omega-3. Mamy mało tych kwasów. Czasami ludzie jedzą ryby, a i tak mają kwasów omega-3 mało. Dlaczego? Ponieważ jest istotne, żeby ilość kwasów omega-3 w naszej diecie w stosunku do innych kwasów tłuszczowych omega-6 była jak 1 do 4 albo F maksymalnie do 5. Czyli kwasów omega-3 w stosunku do omega-6 musi być dosyć sporo. A w polskich warunkach ten stosunek jest średnio taki, jak 1 do około 20 paru 30. W ten sposób wiemy, używamy dużo olejów, gdzie jest dużo kwasów omega-6, a bardzo mało omega-3 albo wcale. Jemy orzechy, w których jest bardzo często dużo omega-6, a mało omega-3, bo tak naprawdę ten optymalny stosunek jest w orzechach włoskich. To jest rzeczywiście 1 do 4,5. To są doskonałe źródło kwasów omega-3 dla nas. Ale jeżeli jemy orzechy laskowe, słonecznik, sezam, nerkowce, pistacje, orzech brazylijski, jakiekolwiek inne orzechy, mamy duży dowóz kwasów omega-3. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze oleje, gdzie jest jeszcze więcej omega-3, to omega-6, to ten omega-3 kwas znika w powodzi kwasów omega-6. I mamy ten stosunek zaburzony. I nasz organizm, pomimo tego, że dostarczamy tych kwasów, będzie cierpiał na niedobory. Dlaczego to jest też niebezpieczne? Dlatego, że jeden z kwasów omega-6, tak zwany kwas linolowy, w czasie jego szlaku metabolicznego nasz organizm go trawi do różnych takich prostszych postaci i między innymi na tym szlaku metabolicznym w pewnym momencie powstaje kwas arachidonowy. To jest kwas, który działa bardzo silnie prozapalnie. Więc jeżeli mamy dużą spożycie kwasu omega-6 linolowego, wtedy niestety, ale ma on silne działanie prozapalne w naszym organizmie. Więc musimy mieć te omega-3, żeby nam zrównoważyły to działanie. One muszą być, musi być ich odpowiednia ilość. Tego kwasu omega-6 jest dużo, na przykład w białym mięsie, tym zdrowym, takim z kurczaka, z indyka, prawda? W drobiu.
Ten kwas musi być, kwas arachidonowy musi być w tym mięsie, dlatego że on działa zwężająco na naczynia krwionośne, zagęszczająco na krew. Ptakom to jest potrzebne, żeby mogły latać. Muszą być lekkie, musi ich krew być bardzo wydajna, bardzo gęsta, bo inaczej się po prostu by od ziemi nie oderwały. Ale my tak rzadko latamy i nam ta właściwość nie jest potrzebna. My dosyć tak twardo stąpamy po ziemi i nam ta krew potrzebna jest troszkę rzadsza. Jeżeli mamy gęstą krew, cienkie takie naczynia krwionośne, ściśnięte, to jest zdrowe czy nie? To jest fatalne. To są właśnie takie naczynia krwionośne nieodporne na uszkodzenia. Nie jesteśmy ptakami, nie potrzebujemy tego kwasu w takich ilościach. W każdych roślinach, to już chyba wspominałam Państwu, w każdych roślinach poza witaminami, enzymami różnego rodzaju powstają różne inne substancje, które nie są de facto takimi substancjami odżywczymi, typu białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, minerały. To są fitosubstancje, które jeszcze do niedawna były uznawane za zupełnie zbędne. Do niedawna błonnik wydawał się zupełnie niepotrzebny. Lekarze, naukowcy zbadali, stwierdzili, że błonnik nie jest przez organizm człowieka trawiony, jest szkodliwy. Ponieważ nie jest trawiony, to jest niepotrzebny. Więc zaczęła się era pięknego białego pieczywa, białych bułek i ta opinia, że białe pieczywo jest lżej strawne i bardziej wartościowe niż pieczywo ciemne. Słyszeliście Państwo taką opinię? I chyba przestali, tak? Wiadomo, lekarze i inni. Tak, dokładnie. To była połowa zeszłego wieku, jak odkryto, że błonnik jest i że błonnik jest potrzebny. On jest co prawda nietrawiony, ale jest potrzebny w naszym organizmie właśnie dlatego, że jest nietrawiony. Dla zdrowia jelit, dla zdrowych naczyń krwionośnych jest bardzo potrzebny. I teraz się okazuje, najnowsze badania pokazują, że tych substancji w roślinach jest znacznie więcej. Substancji, których nie przypuszczaliśmy, że one tam są. A jeżeli już zostały odkryte, to było stwierdzone, że nie, to nie jest człowiekowi potrzebne. Człowiek potrzebuje witamin, składników mineralnych, białka, węglowodanów, tłuszczy i koniec. Nieprawda. Człowiek potrzebuje wielu innych związków, które są w roślinach. I te związki powstają w przeróżnych warunkach. Na przykład żyrafy, gdy zaczynają jeść akację, swój ulubiony przysmak, wtedy akacja nie chce być jedzona przez żyrafy, zaczyna produkować związki nazywane taninami, które powodują, że jej liście stają się gorzkie. Czyli akacja mówi, żyrafa, ja wcale nie jestem taka smaczna, idź sobie zjedz co innego. W ten sposób się broni przed atakiem żyraf, żeby było zabawniej, to nawet taka akacja potrafi wydzielać gazy, które powodują, że akacje w jej otoczeniu również produkują taniny, bo o, panią Kowalską zjada żyrafa, ja nie chcę być zjedzona, więc ja już się bronię. Fantastyczny system. I takie fitosubstancje produkowane, one nie w dużych ilościach, ale w małych ilościach są produkowane we wszystkich roślinach. Ponieważ wszystkie rośliny są narażone na atak szkodników różnego rodzaju, zwierząt, pleśni, grzybów, czasami muszą walczyć z warunkami atmosferycznymi, niekorzystnymi i w każdej roślinie różnego rodzaju takie fitosubstancje są produkowane. To są winogronka. Winogronka są takie bardzo ciekawe, dlatego że właśnie w winogronach jest rodzaj fitosubstancji, które są w tej chwili najbardziej cenione przez naukowców i o nich jest głośno, czy resveratrol, który broni przed nowotworami, przed chorobami układu krążenia. Tak, skórka i pestki najlepiej wszystko w całości. Nie da się zjeść, można zmiksować ewentualnie, ale skórka wystarczy. Generalnie skórka jest bardzo wartościowa, oczywiście. Żeby było jeszcze ciekawiej, to rośliny pamiętają doświadczenia z poprzednich okresów. Jeżeli mamy krzak winogron, to krzak winogron pamięta, co było rok temu, dwa lata temu i na zapas już się przygotowuje do odpowiednich warunków, spodziewając się, że może być podobnie. W związku z czym wychuchane, wydmuchane jakieś roślinki będą miały mniej tych fitosubstancji niż te, które w danym terenie rosną od x lat i walczyły już ze wszystkim, przewalczyły już wszystko jak winogrona w moim ogródku. Jedyne, co nie udało im się zwalczyć, to mojego męża. Mojemu mężowi udało się wyciąć te winogrona w końcu, ale wcześniej nikomu się nie udawało ich pozbyć. Wszystko niszczyło, grzyby atakowały, a one co roku się odradzały i ciągle silniejsze. Tak działa przyroda. Jeżeli człowiek w to nie ingeruje, jeżeli działa przyroda tak, jak ma zakodowane w genach,
To jest genialna rzecz. I te moje winogrona są dużo zdrowsze niż te wszystkie wychuchane, wycmokane ze sklepu. Mają dużo więcej tych fitosubstancji, więcej resweratrolu, aniżeli te, które są kupowane po 15 zł za kilogram w sklepie włoskie, greckie i nie wiadomo skąd jeszcze. Sprowadzane z Ekwadoru czy z Paragwaju, z różnych miejsc sprowadzane. W naturalny sposób one jakby zaszczepiają się przeciwko tym złym warunkom środowiskowym i jednocześnie wszystkie te fitosubstancje działają korzystnie dla naszego zdrowia. Nie w wielkich ilościach oczywiście, ich nie trzeba nie dużo. I wystarczy tyle, ile one produkują. To nie muszą być duże ilości. W tej chwili nawet się bada możliwość ograniczenia oprysków, żeby wykorzystywać tą pamięć taką roślin do walki z niekorzystnymi zjawiskami środowiskowymi. I one występują we wszystkich owocach, we wszystkich warzywach, we wszystkich roślinach, które rosną, takie fitosubstancje występują. I te fitosubstancje są bardzo dla nas ważne, ponieważ to z roślin, z tych wszystkich fitosubstancji nasz organizm czerpie te rzeczy, które są mu potrzebne po to, żeby na przykład walczyć z infekcjami bakteryjnymi, żeby nasze jelita funkcjonowały we właściwy sposób. To co jemy, na przykład wyznacza, jakie pH jest naszego moczu. I pH naszego moczu jest bardzo istotne. Okazuje się, że jeżeli jest ono bliskie wartości neutralnej, wtedy jest największa skuteczność białka w naszym organizmie, wewnątrz naszego organizmu, który odpowiada za zwalczanie zakażeń bakteryjnych. Badaliście Państwo swój mocz? Jakie macie pH? Trzeba się przyjrzeć, zobaczyć. Nie powinno być takie kwaśne. Mocz w ogóle warto sobie oglądać, na przykład kolor moczu, czy jest, no jaki może być? Tak, jasny, powinien być jasny, taki lekko słomkowy. Jeżeli jest żółty, to na pewno jest za mało wybijanej wody. Bywa kolor moczu taki wręcz pomarańczowy i to już jest bardzo niedobrze. Jeżeli osoby jakieś są chore na nerki, to wiedzą, że mocz trzeba obserwować. Jeżeli ten mocz się robi taki brązowy, no to już jest bardzo źle. To jest naprawdę bardzo źle. To jest organizm już wycieńczony. I ta umiejętność naszego organizmu do regulowania pH moczu raz wynika z tego, czy pijemy dużo, czy nie pijemy, czy pijemy wodę, a dwa z tego, czy jemy różnorodne rośliny. Bo fitosubstancje z roślin właśnie pomagają utrzymać właściwe pH naszego moczu. I jeszcze jedna rzecz, która jest związana z naszą odpornością, to tak, to słoneczniki. Słoneczniki raz, ponieważ ziarna słonecznika mają w sobie czego dużo? Cynku mają dużo, prawda? Cynku, selenu mają dużo, słonecznik ma dużo. Ma trochę kwasów omega-3, to nie jest dużo. Jeżeli jemy dużo słonecznika, to raczej omega-6 będziemy się raczej zaopatrywać. Natomiast słonecznik ma, jako roślina, ma fajną właściwość. Jak Państwo zobaczycie to zdjęcie, przyjrzycie się, to w którą stronę mają wszystkie te tarcze słonecznika są obrócone? Zawsze do słońca. One potrafią tak wędrować, prawda? Rano tutaj słoneczko, a potem w ciągu dnia i tam jest słoneczko. Zawsze się kierują w stronę słońca. A Państwo, gdy wychodzicie na dwór, to idziecie w stronę słońca, czy wręcz przeciwnie, w drugą? Słońca warto jest szukać. Witamina D, którą nasz organizm produkuje w odpowiedzi na działanie promieni słonecznych na naszą skórę, nie na naszą kurtkę, tak żeby gwoli jasności, ale na naszą skórę. Więc jeżeli się ubierzemy tak grubo, to nic nam z tego nie przyjdzie. Musimy być odsłonięci na działanie promieni słonecznych. Witamina D reguluje funkcjonowanie układu odpornościowego. Miejsca, gdzie jest mało nasłonecznia, mało słońca, ludzie nie mają odpowiedniej ilości witaminy D, to są miejsca, gdzie bardzo często występują choroby układu immunologicznego, choroby z autoagresji. Na przykład stwardnienia rozsianego jest bardzo dużo w miejscach bardzo oddalonych od równika, czyli gdzie to słońce jest nisko i przez krótki okres czasu w ciągu roku jest na tyle operuje, żeby dało się wytworzyć odpowiednią ilość witaminy D. Więc u nas nie jest to najlepiej. Musimy bardzo dbać o to, żeby mieć tą witaminę D. Więc jeżeli się pojawi słoneczko i jest na tyle ciepło, że się da wytrzymać, to nie czapka z daszkiem, prawda, i tak schować się i okulary jeszcze, fotochromy, najlepiej zamknąć się za tym słońcem, tylko raczej odwrotnie, jak słoneczniki. Twarz w stronę słońca, odgarniamy wszystko z twarzy i
Ach, cały mnie słońce. Produkuje witaminę D. A jeżeli się da, to odsłaniamy ramiona, podciągamy rękawy, jeżeli to jest możliwe. Korzystajmy z tego słońca. Niedługo, bo jeżeli jest lato, to nie tak, żeby się spalić, bo skóra spalona nie będzie produkowała witaminy D. Ale ile się da, do południa, po południu, żeby to nie było bardzo silne takie promieniowanie, że nas poparzy, ale najwięcej witaminy D będzie działało i będzie się produkowało jednak wtedy, jeżeli w godzinach kołopołudniowych wyjdziemy, ale na 15 minut. Żeby skóra się nie zdążyła zaróżowić, ale żeby się wyprodukowała witamina D. Jest bardzo ważna, 15 minut dziennie z odsłoniętymi ramionami i twarzą bez filtrów przeciwsłonecznych. Teraz wszystkie kremy mają filtry przeciwsłoneczne. Byle jaki krem nawilżający droższy jest, bo ma filtry przeciwsłoneczne. Dobrze, niech ma filtry przeciwsłoneczne, tylko że posmarujmy się po 15 minutach dopiero tym kremem, dobrze? Na początku wychodzimy bez tych filtrów, a potem chcemy się bronić, to później się smarujmy, nie od razu na dzień dobry. Z biegiem czasu oczywiście, tak jak mówiliśmy, ten układ odpornościowy działa coraz słabiej, są różnego rodzaju zaburzenia. Dużo komórek układu odpornościowego znajduje się w błonach śluzowych jelit, a właśnie jelita z biegiem czasu coraz gorzej funkcjonują, coraz są bardziej ośluzowane, są mniej funkcjonalne, mają większe problemy i z trawieniem, i z chłanianiem. Ale nie tylko z wiekiem. Czasami się zdarza, że również osoby młode mają problem z jelitami. I znowu wspominam, obserwować swój mocz. Jaki ma kolor? Czy zdarza się Państwu, że po zjedzeniu na przykład porcji buraczków w toalecie mocz ma kolor różowawy albo czerwony? Mnie się kiedyś to zdarzało nagminnie i stwierdziłam, no wszyscy tak mają. Pytałam, ale potem tak usłyszałam, że no, niekoniecznie musi być prawidłowe. Stwierdziłam, że zaraz, wszyscy tak mają. Co prawda nie oglądałam innych moczu, tylko swój zawsze, ale wiecie, człowiek jest przekonany, że wszyscy mają tak jak ja. Jak ja tak mam, to znaczy, że wszyscy mają. No więc ja tak delikatnie mojego męża nieśmiało tak badam, wypytuję tak jakoś tak subtelnie, no tak kobiet, które nie wypada. Słuchaj, a jakim kolorem sikasz, nie? No tak delikatnie, a mój mąż mówi, na czerwono, no oczywiście, przecież zawsze, przy buraki zjadłem. O, no to jednak wszyscy tak mają. To cyganią w tych książkach. No ale czas troszkę biegł do przodu, ja tam różne miałam przejścia swoje, kuracje z ziółkami, takie i inne, i nagle patrzę, a tu żadnego czerwonego koloru po buraczkach. Ja mówię, o, to znaczy, że nie musi być ten czerwony kolor po buraczkach. I zaczęłam troszkę bardziej badać, sprawdzać i okazuje się, że rzeczywiście po zjedzeniu buraczków nasz mocz nie powinien mieć koloru czerwonego. Jeżeli ma kolor czerwony, to znaczy, że występuje coś takiego, co nazywa się nieszczelnością jelit. Normalnie w jelicie tam przemieszczają się różnego rodzaju składniki odżywcze i są pewne mechanizmy, które przeprowadzają te składniki odżywcze przez błonę śluzową jelit. To nie jest tak, że po prostu jest coś w jelitach i automatycznie wiadomo, że się dostanie do krwiobiegu. Nie. To jest specjalny mechanizm, który wychwytuje składniki odżywcze, toruje mu drogę i te składniki odżywcze przenikają i przechodzą do krwiobiegu. Zdarza się, że ten mechanizm szwankuje i wtedy człowiek je, a organizm jest niedożywiony. Zdarzają się takie choroby. Ale w normalnych warunkach potrzebujemy tego mechanizmu. Niestety zdarza się, że pojawia się tak zwana nieszczelność jelit. I właśnie sprawdzić to można zjadając porcję buraczków. Nie powinien nasz mocz mieć koloru czerwonego po zjedzeniu porcji buraczków czy wypiciu soku buraczanego. Naukowcy tutaj różnie dyskutują. Niektórzy twierdzą, że właśnie są takie przerwy w jelitach, że tam są takie przestrzenie, przez które się przedostaje te składniki odżywcze, które powinny być przeprowadzone w inny sposób, ale tam przez te otwory to przechodzi wszystko hurtem. I to, co potrzebne, i to, co niepotrzebne, i niestrawione części jedzenia. I w związku z tym potem się pojawiają choroby z autoagresji, różne rzeczy. Niektórzy uważają, że po prostu ten mechanizm szwankuje. Tak czy inaczej wszyscy wiedzą, coś dzieje się w jelitach, że te składniki, które w jelitach są, przedostają się do krwiobiegu w nielegalny sposób. Co w takich sytuacjach zrobić, jeżeli Państwo macie taki problem? Więc teoretycznie zalecenie jest takie, aby przyglądać się swojej diecie i przyjrzeć się, czy jest coś, co powoduje Wasz dyskomfort po jedzeniu.
czyli na przykład wzdęty brzuch po zjedzeniu jakichś tam pokarmów, albo zwiększona ilość gazów, albo jakieś burczenie, wiercenie, jakieś, że czujecie się dyskomfortowo po zjedzeniu jakiegoś rodzaju pokarmu. To wymaga dużej dyscypliny, przyglądania się rzeczywiście temu, co się je, jedzeniu tylko konkretnych pokarmów, no bo jak zjem obiad złożony z 6 dań i następnego dnia, następnych 6 dań, to jak ja znajdę, że akurat ta jedna rzecz mnie alergizuje? No nie znajdę tego, prawda? Więc trzeba się obserwować. Teoretycznie to jest najlepszy sposób. Potem powinno się wyeliminować te pokarmy, które drażnią i wzmocnić organizm na tyle, żeby odbudowały się jelita. I powiem tak. Praktycznie niewykonalne jest to wyłapanie alergizujących pokarmów, chyba że ktoś ma taką samą dyscyplinę i jest tak zmotywowany, że rzeczywiście odstawi wszystko i będzie jak niemowlakowi wprowadzał sobie po jednej rzeczy do jedzenia. Większość z nas, żeby nie powiedzieć wszyscy, nie są w stanie tego po prostu zrobić. I nie potrafimy za bardzo wychwycić tych elementów, które na nas tak niekorzystnie działają. Natomiast możemy wyeliminować przynajmniej na jakiś czas, w ramach takiej kuracji, te rzeczy, które u większości ludzi powodują takie działanie jelit, czyli nieszczelność jelit. A to jest raz, białko mleka krowiego, czyli nabiał różnego rodzaju, i dwa, pszenica. To są dwie rzeczy, które najczęściej powodują takie zaburzenia. I można w ramach takiej kuracji odstawić te dwie rzeczy na powiedzmy 3-4 miesiące, w tym czasie budować odporność organizmu, budować komfort jelit, żeby one doszły do siebie i potem sobie wprowadzić z powrotem, żeby zobaczyć, czy to znowu zaszkodzi, czy nie. To jest taki najbardziej praktyczny, który da się wykonać zabieg. Znaczy, soja też powoduje reakcje alergiczne, powoduje pomidory, truskawki, cytrusy. Ja mówię o tym, co w ogromnej ilości wypadków powoduje tą nieszczelność jelit. To jest gluten z pszenicy i białko mleka. To są te dwie rzeczy, które najczęściej. Jeżeli Państwo chcą, oczywiście można więcej rzeczy wyeliminować, tutaj nie ma problemu. Natomiast to takie najbardziej praktyczne, najczęściej się sprawdza. Natomiast jak budować tą w tym momencie kondycję jelit? Trzeba jeść rzeczy, które mają bardzo wysoką wartość odżywczą. Czyli mają mało kalorii, a potężne ilości składników odżywczych. Co to takiego może być? Macie jakieś pomysły? Co Wam się kojarzy z żywnością, która ma mało kalorii, czyli nie będzie Was obciążać, będziecie mogli zjeść jej więcej, żeby mieć dużo składników odżywczych, a przy okazji nie urośniecie do rozmiarów, nie wiem, jakiegoś takiego trochę barba papy, barba mamy, prawda, gdzie to już nie ma kształtów, tylko jest jedne okrągłe. Boże? Proszę? No tak, oczywiście jarmuż, zielone liście, dokładnie tak. Co jeszcze? Marchewka, warzywa korzeniowe, tak, mają bardzo niską wartość kaloryczną. Proszę? Strączkowe. One mają dosyć, trochę więcej tych wartości, znaczy kalorii mają więcej, ale je też trzeba zjeść, no bo białko człowiek musi mieć. Tak. Wszystkie zielone chyba. Wszystkie zielone, dokładnie, wszystkie zielone. Opracował jeden z dietetyków tak zwaną skalę Andi, czyli gęstości odżywczej pokarmów i tutaj na najwyższej pozycji jest właśnie jarmuż i rzeżucha wodna bodajże. Tego nie mamy. Potem są kapustne różnego rodzaju, szpinak, czyli to, co Państwo mówili, zielone liście, brukselka, kart, rukola, przepraszam, to jest po angielsku, nie tak od razu nie potrafię, rzepa, kapusta, kiełki, fasoli, sałata rzymska, tutaj na pozycji 11, brokuły, czerwona papryka, marchewka, kalafior, żółta papryka. Jest dobra, tylko że czerwona ma więcej wartości odżywczej. Tutaj są kardy, są truskawki, granat, pomidory zwykłe i te wszystkiego rodzaju takie borówki. One mają dużą wartość odżywczą. To są te takie najbardziej cenne. Więc warzywa niskokaloryczne, oczywiście wszelkiego rodzaju zielone liście, kapustne i takie drobne owoce, pomidory, papryka. To są to, co na pewno warto spożywać każdego dnia. I jest jeszcze jedna rzecz, którą warto spożywać każdego dnia. Tak, kiszonki. Oczywiście, że kiszonki. Ja nie zachęcam Państwa, żebyście teraz po polach biegali i te kiszonki zwierzęce tam wyjadali, prawda? Bo w ten sposób produkowane są kiszonki dla zwierząt.
Ale hodowcy doskonale wiedzą, że zwierzęta, żeby były zdrowe, nie wystarczy dawać im pasze czy witaminy. One muszą dostawać kiszonki. Na kiszonkach rosną najzdrowsze zwierzęta. Najmniej jest problemu z ich stanem zdrowia. Dają najlepsze mięso. Na kiszonkach. Dlatego, że organizmy ssaków, nasz organizm, potrzebuje odpowiedniej flory bakteryjnej w jelitach. Nie może być ona zachwiana, ta flora bakteryjna. Musi we właściwy sposób funkcjonować po to, ażeby nasz organizm wchłaniał to, co mu jest potrzebne, a usuwał to, co jest niepotrzebne. Żeby układ immunologiczny dobrze działał, musi być właściwa flora bakteryjna. A florę bakteryjną zapewnia się nie tylko przez jedzenie jogurtów o wysokiej cenie rynkowej, prawda? I tych takich markowych. Wręcz przeciwnie. Zwykłe nasze kiszonki. Wniecie Państwo kiszonki? Kapustę kiszoną. Co jeszcze? Ogórki kiszone. Tak, ogórki kiszone. Bo nie umiem na kiszenie. Ach, to trzeba koniecznie zrobić szkolenie kiszenia. Obiecuję zrobić. Aż Państwo obiecają, że przyjdą, to ja zrobię. Drodzy Państwo, sklepowe, jeżeli będziecie kupować, czytajcie, czy są na naturalnym fermencie, na naturalnym kwasie, czy też nie. Nikt Państwu nie napisze, że dodawana jest substancja o skomplikowanym wzorze chemicznym, z całą pewnością, bo nikt tego nie kupi. Ale jest napisane, że jest naturalny zakwas, czy naturalnie kiszona, czy też to jest kwaszona i milczymy na temat tego, na czym. Proszę? Niedobre te kapusty ze sklepu. Ciężko znaleźć smaczną, to prawda. Bardzo ciężko znaleźć smaczną, dlatego ja kiszę w domu. Ja kiszę w domu wszystkie kiszonki. Kisić można praktycznie wszystkie warzywa. No, proszę? Nie masz rodzinę. To czy można sobie... Można kisić w małych słoiczkach. Dla siebie. W takich małych 0,3 litra słoiczkach ukisić i kapustę, i seler, i marchewkę, i buraki, i kapustę w kawałkach, niekoniecznie ubijając. Kisić na Ukrainie na przykład kisi się nawet kwiatki. Zioła się kisi na Ukrainie. Jak oglądałam zdjęcia z targu ukraińskiego, to po prostu byłam tak zdziwiona. Były takie gałęzie z jakimiś listkami i kupowali to ludzie, bo są kiszonki dobre i to jedli. Jak ja zazdroszczę mieszkańcom Ukrainy, że oni potrafią takie rzeczy robić. Oni się tego uczą od swoich rodziców, od dziadków. To jest niesamowita skarbnica wiedzy. My musimy kupować suplementy, witaminki w aptekach, czy jakieś tam naturalne wyciągi z warzyw, z owoców. A oni to robią w domu, wiecie, za pół darmo. Ale kiedyś na wsiach podobnie byłem na Ukrainie. Byliśmy tak jakby troszkę zacofani. Chwała Panu Bogu, że byliśmy zacofani. No niestety. Tak, no niestety poszedł postęp do przodu. Zabrali nam to, co było cenne, ale możemy do tego wrócić. Ponieważ mądrości nam nikt nie zabierze. Mogą nam zabrać dużo rzeczy, podsuwać różne rzeczy, ale nikt nam nie zabierze mądrości. To my decydujemy, co robimy. Czy w wolnym czasie pójdziemy do marketu kupić kapustę, czy w wolnym czasie posiekamy kapustę, upchamy w słoiku i zajmie czasu prawdopodobnie mniej, a będziemy mieć swoją kiszoną kapustkę. Kisić można nawet pomidorki. Mi tak pomidorki raz wychodzą, raz nie wychodzą. To jest takie totalne szaleństwo. Ale ci, którzy umieją dobrze kisić pomidory, to wiedzą, że pomidory kiszone są bardzo smaczne. Można kisić cytryny. Proszę? Tak, ukisiłam cytrynki nawet. Miały taki trochę zabójczy ten smak, bo nie bardzo umiałam je wykorzystać. Teraz wiem, że głównie się skórki z tych cytryn używa do aromatyzowania różnych potraw, a miąższ w małych ilościach dodając do surówek. I wtedy jest okej. A ja walnęłam całą taką cząstkę rodzinie i rodzina nie powiem, co o mnie powiedziała. W czasie kiszenia nie tylko, że produkowane są te probiotyki, mikroorganizmy, które mają dobre działanie na nasze jelita, ale w dodatku wszystkie witaminy są stabilizowane, czyli z biegiem przechowywania, z biegiem czasu w czasie przechowywania nie znikają witaminy w kiszonkach. To jest fenomenalne. Witamina C normalnie nam znika po prostu w oczach, a w kiszonce nie. To jest cudowna rzecz, jeśli chodzi o naszą odporność. Kiszona kapusta, biała, czerwona, włoska, to jest wspaniała rzecz, szczególnie w tym okresie zimowym. No, 100 gram kiszonej kapusty to jest 30 nawet miligramów witaminy C. Nasza dawka taka dzienna, zalecana, to jest około 100 miligramów. Więc taka porcyjka witaminy C to już jest 1/3 witaminy C załatwiona, prawda? Jak do tego dołożymy jeszcze kawałek papryczki i różne inne rzeczy, wtedy mamy rzeczywiście witaminę C na odpowiednim poziomie i nasza odporność jest wysoka.
No i drodzy Państwo, już na zakończenie, jeżeli mamy już wszystkie te pyszne rzeczy, które sobie przygotujemy, ukisimy kapustę, tak, zrobimy pyszną surówkę, zrobimy koktajl z tego jarmużu, gotujemy sobie wspaniałą kaszę, posypiemy siemieniem lnianym. Jeżeli zjemy to wszystko na zasadzie, która godzina, do pracy, za 5 minut, o rany, a w ogóle co szef o mnie pomyśli, ojejku, wnuka mi przyniosę, przyprowadzę, co ja z nim zrobię, znowu mi zrobi bałagan. Kochani, dajmy sobie spokój z takim jedzeniem. To wejdzie, wyjdzie, pieniądze zmarnujemy, nasz organizm tego nie wchłonie. Gdy były prowadzone badania nad studentami, okazało się, że w czasie nawet niewielkiego napięcia intelektualnego, typu jakieś wyzwanie, tu akurat chodziło o liczenie od 1 do 100 i od 100 do 1, więc bardzo skomplikowane logicznie, prawda? Kto to potrafi od 100 do 1 policzyć, umiecie Państwo? Od 100 do 1, tak? Jeszcze. Ale nie róbcie tego w czasie posiłku, ponieważ jeżeli będziecie w czasie posiłku liczyli od 100 do 1, a nawet od 1 do 100, to wasze wchłanianie praktycznie będzie na poziomie zerowym. Taka intelektualne, takie napięcie, takie skupienie się powoduje, że układ trawienny zawiesza swoją działalność, ponieważ tutaj nasze myślenie wymaga wzmożonej pracy. Więc nie rozwiązujemy krzyżówek w czasie jedzenia. Nie czytamy internetu, nie odrabiamy pracy domowej, nie czytamy lektur, a już absolutnie, pod żadnym pozorem, nigdy, przenigdy w życiu, nigdy, absolutnie, ja nie wiem, brakuje mi synonimów, muszę poszerzyć słownictwo, ale wybaczcie mi. Telewizji nie oglądamy. Nie oglądamy telewizji. Nie wiadomości, drodzy Państwo, nie wiadomości, błagam. Wiadomości potrafią sprawić, że nie tylko wam się nie wchłonie to jedzenie, ale jeszcze wykradnie cała reszta z innych posiłków. Taki stres, jaki będziemy mieli w czasie jedzenia, to nie ma możliwości, żeby nasz układ trawienny pracował we właściwy sposób. Jeżeli jesteśmy poddani takim stresom i karmimy się cały czas takimi negatywnymi, przykrymi wiadomościami, to po pierwsze w czasie jedzenia obniża się wydzielanie śliny, wzrasta produkcja kwasu solnego, ale jest wydalanie związków odżywczych, na przykład wapnia, magnezu, chromu i selenu, czyli te rzeczy, które odpowiadają również za naszą odporność. Nasz organizm wydala, ponieważ musi walczyć ze stresem. Jeżeli nasze życie nam nie szczędzi stresów, to prawda, ale nie dorzucajmy sobie ich sami specjalnie. Kochani, proszę. Więc jeżeli sobie siadamy do śniadanka, to sobie jadamy takie pełnowartościowe śniadanko z tym siemieniem lnianym zmielonym, na przykład jakiś zielony koktajl z jarmużu, tak, jakieś płateczki pełnoziarniste, owocki, jakieś pasty z tej fasolki, takie dobre, prawda? Żeby to były pełnowartościowe śniadanie, nie przerobione, nie drzemy sklepowe, gdzie jest cukier i trochę wody i jakieś barwniki. Nie, nie. Pilnujmy, żeby to było pełnowartościowe. Niech to będzie śniadanie, a nie to na dole, o, takie. Nie jajco usmażone na tłuszczu i jeszcze z bekonem jakimś, albo z jakąś kiełbasą, z na białym chlebie. Nie, 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 nie. To kolorowe u góry. Im kolorowsze, im ładniejsze, tym zdrowsze. A obiadek zaczniemy od surówek. Nie jemy takiego hamburgera na obiad. To jest bzdura. To nie jest obiad. To nie jest obiad. Obiad to jest taki, prawda? Taki kolorowy. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj rano rozmawiałam z koleżanką, która opowiadała, była u znajomych, zaproszona na obiad ze swoim mężem i wchodzą do tego pokoju. Tam akurat znajoma ma dosyć dużo dzieci pod swoją opieką, więc stół był duży, dań było dużo, misek było dużo. I moja koleżanka patrzy i jedna surówka, druga surówka, a tu jakieś surowe warzywa, a tu pokrojona marchewka, a tu jakieś takie dipy kolorowe. No, to chyba też surowe, albo z jakichś takich warzyw. A tu następna surówka z warzyw. I patrzy, i patrzy, i mówi, o rany, co mój mąż zje? On tu nie znieje. Nie zje, tam są ziemniaki. Można się najeść, jedząc warzywa. Nie musimy jeść do tego porcji mięsa. To nieprawda, że prawdziwy mężczyzna musi zjeść porcję mięsa. Długodystansowi biegacze, maratończycy praktycznie nie jedzą pokarmów zwierzęcych. A naprawdę rzadko kto z nas ma taką wytrwałość i taką wytrzymałość jak oni. Ludzie, którzy biegają, fakt, że przesadzają troszkę, to jest ekstremalne, ale biegają po 100 km. Są takie dyscypliny biegaczy. Oni potrafią biegać po 80-100 km po górach. Nie po stadionie wygodnie, proste, po górach. To są bardzo wyczerpujące biegi, biegają po 2-3 dni.
na stacjach odpoczynkowych, kiedy mogą troszkę sobie odpocząć, zrzemnąć się, czymś się posilić, tam nigdzie nie spotkacie żadnego hamburgera, absolutnie, to by ich zabiło. Oni jedzą tam owoce, warzywa, żeby mieli wytrzymały, żeby mieli siłę biec. Tak wygląda rzeczywistość ludzi, którzy na co dzień doświadczają ekstremalnych obciążeń. Gdyby mieli zjeść hamburgera, oni by za 2 godziny zeszli z toru, bo to jest niemożliwe, nie da się potem biegać. A na kolację możemy sobie zjeść jakieś owoce dla przyjemności, prawda? Kolorowe i piękne, najpóźniej 2 godziny przed snem, no najlepiej przed 18:00 takie sobie zjeść ostatni posiłek, ale niech to będą naprawdę nieprzetworzone, bardzo lekkostrawne rzeczy. Czyli najlepsze są owoce, ewentualnie z jakąś kromeczką chleba pełnoziarnistego, bo jeżeli mamy dbać, mamy żyć zdrowo, to profesor Zatański powiedział, że raczej spożywając pokarmy roślinne niż zwierzęce. W zwierzęcych nie znajdziemy tych uzdrawiających właściwości jak w roślinach. No i też w Piśmie Świętym znajdziemy, że Pan Bóg, który chciał, żebyśmy żyli długo i zdrowo, dał do jedzenia, Księga Rodzaju, 1 rozdział, 29 werset, wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. Wcale nie dostali kurczaka i hamburgera, ani hot doga. Nie dostali nawet chipsów. Nie, dziwne, prawda? A żyli na tym i byli zdrowi. A to powiedział Bóg, który przedstawia się, ja, Pan, twój lekarz. I to jest najlepszy lekarz pod słońcem. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że to jest lekarz, który stawia na profilaktykę. Który mówi, słuchaj tego, co mam tu do powiedzenia, a będziesz się cieszył możliwie najlepszym zdrowiem. Nasi lekarze zdobywają dyplomy, ucząc się, jakie przepisywać farmaceutyki, jak operować, co ciąć, co wyciąć, a co zostawić. A w Chinach lekarz dostawał zapłatę tylko wtedy, jeżeli jego podopieczny był zdrowy. Bo jak jego podopieczny chorował, to lekarz nie dostawał wypłaty. Tam lekarz był od tego, żeby człowiek był zdrowy, a nie od tego, żeby był leczony. To trochę na wzór Pana Boga. Pan Bóg się przedstawia jako lekarz nasz, działając profilaktycznie. I dlatego ja Państwu z całego serca życzę, żeby Wam się udało profilaktycznie podchodzić do żywienia i żebyście Państwo rzeczywiście cieszyli się jak najlepszym zdrowiem, niech Wasze jedzenie wzmacnia odporność, dodaje Wam sił, dodaje Wam zdrowie, a mam nadzieję, że w tym pomoże degustacja, którą przygotowałam, ponieważ tu jest właśnie... Thank you.